zbrodniarzem wojennym. Byliśmy przygotowani na wszystko, przygotowani na reakcję jego ochrony, ale ta reakcja była na naszą oczywiście korzyść. Bardzo szybka, nie mieli w ogóle czasu na jakąkolwiek reakcję. Rzadko do mnie zaskakowałem go osobiście, nie stawiał oporu, był zaskoczony całkowicie. Również jego ochroniarz miał broń i zdążył nawet jej wyciągnąć, został również obezwładniony i skuty. Po odczytaniu nakazu aresztowania został przewieziony na lotnisko po stronie chorwackiej, gdzie został następnie wsadzony do samolotu ONZ-u i przewieziony do Hagi. Od momentu zatrzymania Dukmanowicza do momentu, kiedy wystartował on do Hagi, upłynęła 1 godzina i 9 minut. Gdybyśmy mieli tu innego zbrodniarza wojennego, poprosilibyśmy ich o to samo. Złapali Dukmanowicza tuż przed moim przyjazdem. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, podkreślali, że Polacy byli wyjątkowo profesjonalni. Wiedzą, jak wykonywać swoją pracę. Naprawdę to wiedzą. W roku 2002 kilkunastu żołnierzy Gromu zostało przerzuconych do Afganistanu. Stacjonowali w bazie Bagram, 50 km na północ od Kabulu. Była to główna baza sił koalicji w tym kraju. Ktoś kiedyś powiedział, że przekraczając granicę afgańską, to nie tylko zmieniasz miejsce położenia, ale przenosisz się trochę w czasie. I ja bym się podpisał pod tym. Mnie najbardziej zaskoczyło, że to tam dla mnie wyglądało jak średniowiecze. Mówię o domostwach, o ludziach. Natomiast ludzie ciekawscy, przyjacielscy, z innym poczuciem czasu, z inną mentalnością. Nasza jednostka w Afganistanie przebywała przez okres 2 lat. Osobiście spędziłem tam 7 miesięcy. Z marszu nie można wejść w ten klimat. Po prostu trzeba tam być. Minimum te 2 tygodnie trzeba się aklimatyzować, żeby dostosować się do tego trudnego klimatu. Ciężko jest w ogóle przeżyć. Afganistan to głównie teren górzysty. Chociaż baza, w której stacjonowaliśmy, była położona w Dolinie Bagram. Obszerna, rozległa równina, otoczona górami około 4-5 tysięcy metrów. Głównym zadaniem w Afganistanie była ochrona polskich saperów w momencie, gdy pracowali na polach minowych. Teren na tyle ciekawy, że przeciwnik mógł podchodzić dość blisko i na tyle trudny dla nas, że jeżeli jesteś po tej drugiej stronie i masz kogoś chronić, masz przeciwdziałać zastawcy atakowi, to mało jest zalet po twojej stronie, mało pozytywnych elementów. Do naszych zadań należało patrolowanie, rozpoznanie terenu bazy Bagram. Baza Bagram, w tej bazie znajdowało się lotnisko, bardzo ważne dla Amerykanów. Było otoczone górami, w tych górach spodziewaliśmy się, że mogą mieć miejsca jakieś gniazda broni maszynowej, jakiegoś uzbrojenia, które może spowodować albo zestrzelenie samolotu lub uszkodzenie samego pasa startowego. Dodatkowe zadania to ochrona VIP-ów, którzy pojawiali się w stolicy Afganistanu, realizowane na bieżąco według naszych procedur, jak się okazało, skuteczne. Nic złego nikomu z nich się nie stało. Ochranialiśmy przede wszystkim naszego prezydenta i innych zagranicznych przedstawicieli. Talibowie to bardzo trudny przeciwnik. Przeciwnik, że tak powiem, no, wychowany w tamtym terenie, zaprawiony w bojach. Ten naród walczył od dziesiątków lat, więc przede wszystkim znający teren. Bardzo sprawni, wytrzymali na trudy. To bardzo biedny kraj i ludzie, którzy są przyzwyczajeni od dzieciństwa poruszać się bez obuwia. Ludzie, którzy są w stanie w niskich temperaturach jechać na dach autobusu, okryci cienką szmatką. Człowiek, który zakłada gumowe kalosze na gołe stopy, idzie w góry i jest w stanie tam funkcjonować. Człowiek, który zna ten teren i jest bardzo wytrzymały. Tam się urodził i w
tej swojej biedzie zdobył taką moc. Zagrożenia, z jakimi się spotkaliśmy, to głównie miny. Była to rzecz bardzo powszechna w tamtym terenie. No i oczywiście bojówkarze talibscy. Bardzo ciężko jest odróżnić taliba od regularnej armii afgańskiej, ponieważ ubierają się podobnie, noszą brody, mają broń, tą samą. Ciężko. Trzeba być gotowym na pierwszy strzał i uprzedzić go. Myślę, że siłą talibów jest ich wiara. Oni, no to są fanatycy, to są ludzie, którzy no, bardzo ciężko ich poskromić. To są, walczą do upadłego. W czasie misji wykonywaliśmy patrole samochodowe na dalsze odległości i czasami właśnie spotykaliśmy jaskinie, które przeszukiwaliśmy i rzeczywiście znajdowaliśmy tam różne pułapki, granaty, odciągi, miny. W rejonie Mazar Sharif żołnierze Gromu wraz z elitarną jednostką niemiecką Komando Spezialkräfte przeszukiwali jaskinie, w których talibowie ukryli swoje bazy. Takie granaty pułapki połączone z linkami wyrywającymi zawleczki miały uniemożliwić dotarcie do środka jaskiń. W czerwcu 2002 roku mina pułapka ciężko zraniła żołnierza Gromu. Podczas jednego z naszych patroli doszło do wypadku. Jeden z naszych kolegów stanął na minę. Nasz kolega szedł jako szósty w ugrupowaniu. Pięciu kolegów przed nim przeszło tą trasę szczęśliwie. Natomiast on stanął na minę. Nie doszedłem do tej miny. Mój kolega ją wyłapał. Mój dowódca sekcji. Wszedł na tą minę. Prawdopodobnie była to mina narzutowa, rosyjska, która nie miała zbyt dużego ładunku i po prostu to uratowało mojego nogę i kamień, pod którym właśnie ta mina była. Nasi paramedycy bardzo szybko zadziałali, opatrzyli go, wezwaliśmy medawak, który przeleciał i zebrał go z tej góry. Pola minowe, głównie w rejonach, gdzie były toczone walki przez wojska radzieckie, przez mujahedinów, przy bazach, przy miastach, przy wioskach. Tam, wszędzie tam, gdzie z jakiegoś powodu człowiek może wejść, szukać czegoś, przemieszczać się, to tam może się spodziewać miny. Jeżeli teren jest utwardzony, to lokalni, nawet ludzie, którzy tam pasą owce, mimo że znali ten teren, zdarzało się, że wchodzili na miny przeciwpiechotne. W początku mojej wojskowej kariery mieliśmy spotkanie z pewnym generałem, który mówił coś o żołnierskim szczęściu. Wtedy wydawało mi się to śmieszne, nie wiedziałem, o czym w ogóle mówi. Przyznaję, że ten facet miał rację i wiedział, o czym mówi. Profesjonalizm, wyszkolenie i żołnierskie szczęście to jest właśnie to, co pomaga przeżyć.